Pedro Regis, Anguera, Brazylia, 3 czerwca 2023 roku. Orędzie Maryi, Królowej Pokoju, drogie dzieci, mój Jezus was kocha i nigdy was nie opuści, jest wierny swoim obietnicom i będzie z wami. Zaufajcie temu, który jest waszym absolutnym dobrem i zna was po imieniu. Nie bójcie się, dla ludzkich oczu wszystko wydaje się stracone, ale Pan nad wszystkim panuje i prawi zwyciężą. Dbajcie o swoje życie duchowe, poświęćcie część swojego czasu na modlitwę i słuchanie Słowa Bożego. Niech mój Pan przemówi do waszego serca. Ludzkość jest chora i potrzebuje uzdrowienia. Pokutujcie i nawróćcie się do tego, który jest waszą drogą, prawdą i życiem. Wasze duchowe uzdrowienie jest w sakramencie spowiedzi. Bądźcie łagodni i pokornego serca, bo tylko w ten sposób możecie zrozumieć wielkość tego sakramentu niezbędnego dla waszego zbawienia. Naprzód, w ostatecznym triumfie mojego niepokalanego serca, ludzkość zobaczy, jak potężna ręka Boga działa na korzyść jego ludu. To jest orędzie, jakie wam dziś przekazuję w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.